obraz z plasteliny uważam za skończony. Inspiracją było zdjęcie skałki miłości w Emstowie jako atrakcji turystycznej polecanej przeze mnie na wakacje. Podjęliśmy się tematu realizacji obrazka wykonanego w technice rozmazywanej plasteliny. W poprzednich częściach widzieliście, jak wyglądał proces od samego początku do końca. Dziś chcę Wam zaprezentować już skończony obrazek i podsumować go króciutko. Wybraliśmy konkretne kolory plasteliny. Plastelina była mieszana, była nakładana jako pojedyncza warstwa koloru, czyli surowy kolor, kolor mieszany, łączony. Żeby uzyskać efekt 3D w obrazie, plastelina była rozmazywana zupełnie na gładko, tak jak na fragmencie nieba, rozmazywana przy drzewach i dalszym planie. Natomiast w tych partiach środkowych plastelina struktury już troszeczkę bardziej jest widoczna, a na pierwszym planie pozostawiona praktycznie bez zgniatania. Pierwszy plan tworzy nam trawa. Zachowałam też strukturę plasteliny w elemencie wody po to, aby ten efekt płaskorzeźby podkreślił jej nurt. Obrazek jest gotowy, ma swoją kompozycję, ma swój klimat. Każdy obraz ma być odpowiednikiem pewnego zamysłu artysty. Tutaj mamy w miarę surowe kolory, jest dużo zieleni, mamy skałkę, która jest dominantą w tym obrazie. Obraz ma kompozycję otwartą, ponieważ jego elementy wychodzą poza ramę obrazu. Mamy kompozycję dynamiczną, gdyż skos skałki i pagórka oraz linie skośne między skałką a trawą budują nam dynamikę, podobnie nurt rzeki. Oprócz tych wszystkich zasad kompozycji i nakładania materiału plastycznego mamy jeszcze ten ostatni, czyli fakturę. Faktura w malarstwie też się pojawia. Jest przypisana płaskorzeźbie. Popatrzcie troszkę bardziej pod słońce. Zupełnie inaczej prezentuje się ten obrazek, kiedy pada nam światło i cień. Mamy różne wykorzystanie plasteliny. Rozmazywanie, nakładanie, mieszanie i łączenie ze sobą różnych kolorów przez układanie ich obok siebie, różną gradację i różne kształty. Malowanie plasteliną jest wymagające, ale myślę, że bardzo efektowne. Życzę Wam, byście podjęli się takiego wyzwania i wzbogacili swój warsztat plastyczny i doświadczenie artystyczne o te nowe doznania. Kochani, jeszcze jedna sprawa. Obrazek z plasteliny jest bardzo delikatny. Łatwo jest go teraz zniszczyć. Żeby obrazek nam przetrwał, można go polakierować lakierem bezbarwnym. Wtedy na powierzchni zrobi się powłoka, ale ma też swoje minusy. Trzeba to zrobić bardzo precyzyjnie, żeby nie powstały pęcherze powietrza. Drugim sposobem jest oprawienie obrazka w ramkę. Antyramkę. Pozwoli to zasłonić go przed ingerencją, ale spłaszczy nam niektóre elementy. Chociaż myślę, że taka strata nie jest aż tak niekomfortowa, jak myśl, że nasz obrazek może skończyć marnie. Na razie.